Jesteśmy w Szczawnie Zdroju na wzgórzu popularnie nazywanym wzgórzem Gedymina, blisko budującej się obecnie wieży widokowej, w miejscu, gdzie kiedyś stał również wieża, ale wieża widokowa, była restauracja, nazywało się to Belweder. No niestety w okresie powojennym z różnych względów zostało to rozebrane, ale ja chciałbym opowiedzieć o tym miejscu tutaj za moimi plecami. Tu właśnie w tym miejscu była skocznia narciarska. Jeżeli się ogląda stare zdjęcia, można znaleźć tą skocznię, na której skakano przed wojną. Skakano, nie były to dalekie odległości, ale ta skocznia funkcjonowała. Ale ja bym chciał opowiedzieć jeszcze inną historię już w okresu powojennego. Tu, na tej skoczni, skakała grupa Wałbrzyszan z panem Józefem Pawlikiem, twórcą narciarstwa tutaj w regionie wałbrzyskim, moim pierwszym trenerem, który mieszkał na ulicy Ratuszowej i on skupił wokół siebie grupę narciarzy, skoczków, którzy tutaj, na tej skoczni, skakali na nartach. Co ciekawe, skakali również latem. Teraz przy obecnej technice żaden problem. Jest igielit, jest sztuczny śnieg, tak, można mrozić, można przygotować skocznie. Ale wtedy też skakano. I powiem jak. Po prostu na słomie. Ze słomy robiono maty, które tutaj rozkładano i polewano to wodą i to po prostu wystarczyło. Jest to taka po prostu ciekawostka. Zachowało się jeszcze zdjęcie, które będzie można zobaczyć na stronie Obserwator Wałbrzych, gdzie jest grupa skoczków tutaj z Wałbrzycha, z Białego Kamienia, która skakała na tej skoczni. I między innymi też jest zdjęcie, jak przygotowywano te maty do skakania. No nie są to takie zdjęcia, do których jesteśmy tutaj przyzwyczajeni teraz, ale na pewno to jest ciekawe. No jest to taka krótka historia, którą mogę opowiedzieć, wspomnieć to, co po prostu pamiętam. Dziękuję.